10 najgorszych faszystów. Przed rozpoczęciem naszej listy należy powiedzieć, co to jest faszyzm. Aby państwo było faszystowskie, musi spełniać 6 warunków. Autokratyzm w stylu wodzowskim, militaryzm, walka z odmiennymi ideologiami, pełna kontrola partii rządzącej nad dużą częścią aspektów życia społecznego i gospodarczego, gospodarczy etatyzm oraz korporacjonizm, nacjonalizm, w skrajnych przypadkach szowinizm bądź rasizm. Przez to wiele znakomitych nazwisk ze świata zbrodniarzy wojennych nie może trafić na tę listę, ale wśród komunistów i nacjonalistów jest dość faszystów, aby uzupełnić tę listę. Jeśli macie jakieś wątpliwości, to zapraszam w niedzielę na kanał Światowa Historia. Będzie temat ten rozwinięty i szczegółowy. Alfredo Estesner, generał i polityk paragwajski, prezydent i dyktator tego kraju. Jako prezydent rozbudował i porządkował sobie prawicową partię czerwoną, która na równi z wojskiem stała się podporą reżimu. Od drugiej połowy lat 50. reżim Estesnera był zwalczany przez antyrządową partyzantkę, a od lat 60. także przez kościół katolicki. Estesner zaciekle prześladował ruchy lewicowe, czym zyskał sympatię i wsparcie USA w okresie największego natężenia wojny. Formalnie zezwolił na istnienie opozycji była to jednak czysta propaganda. W kraju działała tajna policja polityczna, szkolona przez zbiegów z hitlerowskiej formacji SS. W okresie dyktatury setki tysięcy Paragwajczyków trafiło do więzienia za sprzeciw wobec rządu. Najgorszą sławą cieszyło się w więzienie la Technika, gdzie tysiące osób zginęło bez żadnego śladu. Do więzień trafiła nawet grupa senatorów. Jednemu z nich udało się przeżyć tortury, a w swoich zeznaniach po latach. Opowiadał o mających miejsce torturach, w tym wbijaniu szpilek pod paznokcie. Pewną część dochodu SNSNR otrzymał dzięki handlowi narkotyków i nielegalnemu obrotowi bronią. Paragwaj stał się bowiem swoistym rajem dla narkotykowych baronów, handlarzy bronią czy przemytników. 3 lutego 1989 roku, po 35 latach rządów STSNR, został obalony przez generała Andresa Rodríguez'a, człowieka numer dwa w państwie, który obawiał się postawienia przed sądem. Niedługo potem generał przywrócił rządy cywilne. Obalony dyktator spędził kilka dni w więzieniu, a następnie udał się na wygnanie do Brazylii, gdzie zmarł z powodu komplikacji po operacji przepukliny. Saddam Hussein, iracki prawnik polityk, zbrodniarz wojenny, jedyny marszałek Iraku, generał prezydent i faktyczny dyktator Iraku, sekretarz generalny irackiego oddziału partii BAS i przewodniczący irackiej Rady dowództwa Rewolucji. W 1980 roku rozpoczął wojnę z Iranem, która trwała do 1988 roku i do której był mniej lub bardziej jawnie namawiany oraz wspierany militarnie i politycznie przez USA. W 1988 roku przeprowadził operację Al-Anfal, w trakcie której użyto broni chemicznej przeciwko kurdyjskim formacjom zbrojnym oraz ludności cywilnej, obalony w 2003 roku w wyniku inwazji międzynarodowej koalicji na czele z USA i Wielką Brytanią. W 2006 roku powieszony na podstawie wyroku Sądu Najwyższego za zbrodnie przeciwko szyjdom i kurdom należała mu się najgorsza kara, wyjątkowo paskudny człowiek. Muammar al-Kaddafi, libijski pułkownik, polityk i ideolog w latach 1969-2011 sprawował władzę autorytarną, znacjonalizował niearabską własność zachodnich towarzystw naftowych, zlikwidował też amerykańskie i brytyjskie bazy wojskowe. W 1977 roku państwo zmieniono nazwę na Wielka Arabia Libijska, Dżumahiriya, ludowo-socjalistyczna. W polityce międzynarodowej entuzjastycznie odnosił się do zjednoczenia świata arabskiego. Głównym celem jego polityki była likwidacja Izraela. Utrzymywał bliskie stosunki ze Związkiem Radzieckim, prowadził agresywną politykę i angażował się w konflikty m.in. w Czadzie, Ugandzie i Sudanie. Środki na prowadzenie wojny czerpał ze eksploatacji złóż naftowych. W latach 80. oskarżony przez Zachód o sponsorowanie terroryzmu. Po atakach lotnictwa amerykańskiego złagodził nieco swoją politykę. W 2011 roku nie zgodził się oddać władzy w następstwie społecznych protestów. Doprowadziło to do wybuchu wojny domowej, zginął w strzelaninnie pomiędzy powstańcami a mu siłami. Przykład rasowego faceta, który zrobił sobie z państwa prywatną instytucję. Jorge Rafael Videla, dyktator, formalnie prezydent Argentyny. 24 marca 1976 roku uczestniczył w wojskowym zamachu stanu. 29 marca objął formalnie funkcję prezydenta. Videla zawiesił parlament, i działalność partii politycznych i związków zawodowych. Najważniejsze stanowiska rządowe wypełnił personelem wojskowym. W ciągu kilku najbliższych lat junta zabiła tysiące osób. Oficjalne dane mówią o 9 tysiącach ofiar. Inne źródła szacują, że dyktator zabił od 15 do 30 tysięcy. Osób. Wiele innych osób zostało uwięzionych i poddanych torturom. W 1981 roku przekazał urząd prezydenta generałowi Roberto Eduardo Violi. Demokracja została przywrócona w 1983 roku. Viodela został postawiony przed sądem, uznany za winnego i skazany na dożywotnie więzienie. Zarzuty, jakie mu postawiono, dotyczyły łamania praw człowieka. Zmarł 17 maja 2013 roku w więzieniu w Buenos Aires z przyczyn naturalnych. Benito Mussolini, włoski polityki, dziennikarz początkowo socjalistyczny, główny założyciel i przywódca ruchu faszystowskiego, premier Włoch, później przywódca Włoskiej Republiki Socjalnej. W 1943 roku został odsunięty od władzy, utworzył później satelicki względem Niemiec rząd rezydujący w północnej części kraju. W 1945 roku został schwytany przez komunistycznych partyzantów i rozstrzelany. W latach 1919-1922 na skutek przemocy politycznej zginęło około 900 członków organizacji lewicowych i 428 faszystów, razem 1328 osób. Jego antysemickie ustawy z 1938 roku doprowadziły do deportacji około 7 tysięcy włoskich Żydów do nazistowskich obozów koncentracyjnych. Blisko 6 tysięcy z nich zginęło. Faszyści rozpoczęli politykę, według której Włosi mieli być rasą nadrzędną, a gorsi Afrykanie zostali pozbawieni praw. Rząd dążył do osiedlenia w Libii od 10 do 15 milionów Włochów. W Etiopii, Libii, Somalii, Erytrei podczas pacyfikacji zabito setki tysięcy ludzi. Na Bałkanach Włosi stosowali okrutne represje wobec Serbów i Greków, w czym wspomagały ich kolaboracyjne milicje albańskie. Ciężko jest wprost tutaj ustalić zbrodnie wojenne Włochów, gdyż często oni współpracowali razem z Niemcami bądź innymi wojskami. Włosi sami z siebie byli bardzo słabymi żołnierzami. Stąd taki stan rzeczy, ale tak na 100% bezpośrednio. Winą Mussoliniego jest śmierć 10 tysięcy osób minimum, a maksimum jakieś 200 tysięcy osób. Pol Pot w okresie od 17 kwietnia 1975 roku do 7 stycznia 1979 roku, dyktator Kambodży, członek komunistycznej partii Kambodży i przywódca Czerwonych Kmerów. Zdaniem wielu badaczy oraz środowisk opiniotwórczych, twórca najskrajniejszej formy totalitaryzmu w całej historii ludzkości. W ciągu zaledwie czteroletnich rządów ginęła co najmniej 1 czwarta ludności 7 milionowej Kambodży, co daje 1 750 000 ofiar. Mao Zedong, chiński polityk przywódca kraju w latach 1949-1976, szef biura politycznego oraz przewodniczący Komitetu Politycznego Komunistycznej Partii Chin i ideolog maoizmu. Od lat 50. za jego sprawą przeprowadzono szereg kampanii politycznych i gospodarczych, takich jak kampania przeciwko prawicowcom, wielki skok, naprzód, rewolucja kulturalna, nieudane eksperymenty gospodarcze doprowadziły do śmierci dziesiątków milionów ludzi. Przyczynił się także do rozłamania. W bloku wschodnim i zaognienia stosunków ze Związkiem Radzieckim. U schyłku życia doprowadził do ocieplenia stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, przez wielu historyków, jest uznawany za największego zbrodniarza w historii ludzkości. Przypisuje mu się odpowiedzialność za śmierć 70 milionów ludzi tylko w czasie pokoju. Uczynił z pięknego kraju jeden wielki obóz pracy. Józef Stalin, radziecki polityk pochodzenia gruzińskiego, formalnie pełniący obieralne, kadencyjne funkcje sekretarza generalnego KPZR i poprzedniczek oraz premiera Związku Radzieckiego, a faktycznie dożywotni dyktator Związku Radzieckiego, posiadający nieograniczoną władzę i jako metodę urządzenia stosował masowy, państwowy, wewnętrzny i zewnętrzny terror, który pochłonął według różnych ocen od kilku do kilkudziesięciu milionów ofiar śmiertelnych. Podpisując sojusz z III Rzeszą umożliwił Niemcom rozpoczęcie agresji zbrojnej na Polskę. Razem, według niektórych źródeł, doprowadził do śmierci nawet 95 milionów 924 tysięcy ofiar. Tak przynajmniej mówi portal ciekawostki Francisco Franco, przywódca antyrepublikańskiego przewrotu, szef państwa Hiszpanii, regent Królestwa Hiszpanii, premier rządu, naczelny dowódca sił zbrojnych i przewodniczący Falangi, tytułowany przywódcą ostatecznej krucjaty hiszpańskiej z Był także liderem wojny wyzwoleńczej przeciwko komunizmowi i jego współsprawcom. Chyba jeden z największych łajs na świecie w tamtym okresie. Jak dla mnie drugie miejsce, zaraz po Hitlerze, trzeci Stalin. Oczywiście przed przejściem do zbrodni Franco trzeba wspomnieć o jego Człowiek ten porywał dzieci ze szpitala, mówiąc, że te zmarły, a następnie sprzedawał je za granicę. Był to handel ludźmi, ponadto wprowadził inkwizycję, terror chrześcijański, zrobił z katolicyzmu najgorszą machinę, jaką można było zrobić. Naprawdę dużo tego jest, ale opowiem o wszystkim właśnie w niedzielę, ponieważ wymaga to niestety trochę pracy, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba, naprawdę dokładnie przeanalizujemy jego zbrodnie. Także niedziela światowa historia, zapraszam. Adolf Hitler, niemiecki polityk pochodzenia austriackiego, kanclerz i wódz Rzeszy, twórca i jej dyktator, przywódca narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii robotników, ideolog narodowego socjalizmu, zbrodniarz wojenny odpowiedzialny za zbrodnie przeciw ludzkości, przez większość historyków uznany jest za osobiście odpowiedzialnego za politykę rasowo-nasistowskich Niemiec, Holokaust oraz śmierć milionów ludzi zabitych podczas jego rządów. Prowadzona przez niego agresywna polityka zagraniczna doprowadziła do rozpoczęcia przez Niemcy II wojny światowej w wyniku w której zginęło około 50 milionów ludzi.